niestety żadne. W domu będę, w ogrodzie i no pewnie jakieś spacery u nas we wsi. Ja w ogóle mam ogród piękny. Wygrałam 3 razy na najlepszy ogród we wsi, więc... Czyli jest o co dbać. Jest o co dbać, dużo pracy wymaga oczywiście. Jest to taką też dodatkowo atrakcja jakby, nie? Fajnie się siedzi w ogrodzie, jak jest pięknie urządzony i... No i kwitnie wszystko. Oczywiście, że odpoczynek. Trochę lenistwa nad Brennicą. Jedziemy zaraz nad wodę, tylko tam samochodem trzeba jakoś wyjechać. A na razie bez planów, nie mamy aktualnie. No, w domu będziemy, albo gdzieś przejedziemy się tutaj do Pszczyny, na rynek, pochodzić po parku. Tak rodzinnie, bo z synami przebyć trochę czasu. Wiórę krakowsko-częstochowską, póki co, a później końcówka maja, no pasochlawki. To jest wszystko. Naprawdę, to się wszystko łączy. To są ludzie, z którymi przebywamy, z którymi jeździmy, to są miejsca, to jest sama jazda. Tak.